Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starka i dzisiaj gramy w Donsterze, zaległego ze wczoraj, no ale cóż, miałem gości. I cóż, dzisiaj z własnej nieprzymuszonej woli zdecydowałem się przetestować pada. Tak więc, no, może być ciekawie. Nigdy jeszcze w niegłody nie grałem na padzie, więc rozumiecie. Tam w sumie nie wiem, co mnie tu czeka. No i zobaczymy, co my tu mamy. Ty mnie opotykaj, lud, to byłoby tak pięknie. Dobra, dobra, dobra. Jak mówiłem, na pewno nigdy nie grałem w ten serwer, więc musicie wybaczyć, że do tych trochę nie ogarli w ogóle. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie, no dobra, wiecie co? Nie. To jest zawsze takie... Zbytnie. Chciałbym... No dobra, trudno. Ja to narzekam w ogóle. Dobra, więc chcę na dziś to po prostu przetrwać, dosłownie. Patrząc na to, że gram na padzie, to nie chcę niczego konkretnego planować. No bo jednak, jak mówiłem, nie gram nigdy padem. Przynajmniej w tą grę. I sterowanie wydaje mi się trochę nieintuicyjne. O, a przynajmniej mogę uderzać, kiedy zechcę. Fajnie. Jednak się zepsuł. Dobra, nie wiem co nawet dalej mówić, poza tym, że wczoraj właśnie miałem gości, dlatego też nie nagrałem. Z tego też powodu dzisiaj widzicie odcinek. A nie wczoraj, no i takie tam inne sprawy. I oczywiście mam nadzieję, że uda nam się przeżyć jak najdłużej. Też nie żartując i będąc z wami całkowicie szczerym, nie pożegnałbym się już z Wolfgangiem. Po prostu nie lubię gościa jako postaci, którą ja mam grać. Głównie przez problemy żywieniowe. Gdyby nie, to nawet byłby fajną postacią. Ale rozumiem, trzeba jakoś zbalansować to wszystko. Jako, że on bije mocniej, to trzeba było zrobić coś, żeby ta jego siła była dosyć ulotna. Chociaż nawet jeśli już jesteśmy przy postaciach, które działają w ten sposób, to już nawet bardziej lubię Wigfrid, która może jeść tylko mięsne potrawy i w ogóle tylko mięso. Jakoś tak łatwiej mi się nią zarządza niż tym Wolfgangiem. No i oczywiście mam nadzieję, że pada, nie słyszycie, czy... Jeśli słyszycie, że jest znośny ten hałas. I dobra. Co dzisiaj tak właściwie miałem zrobić? No tak. Robot. Dobra, tylko. Gdzie to jest? Naprawdę nie umiem tego obsłużyć. Dobra. Czyli, że mamy już prawdziwą łódkę. Więc teraz zostało tylko tak naprawdę zostawić jakieś niepotrzebne rzeczy i... co tutaj? Nie mogę zostawić tak szczerze z tych niepotrzebnych. Czy nie będzie potrzebne na wprawie, to też. No niestety to tyle. Ja naprawdę nie potrafię jakoś tak się zaznajomić z tym sterowaniem. Wiecie co? Nie, to jest aż zbytnio wkurzające, więc... No nie będę już zmieniał sterowania jak zwykle, tego interfejsu, jak zazwyczaj to miałem w zwyczaju. Ja do ciebie w zwyczaju w ogóle. A nie, dobra, dopóki to jest tak zrobione, to nie ma, przebacz, muszę grać potem. Super. Nie, no, trudno. Nie chcę mi się po prostu po raz kolejny was zmuszać do czekania, aż to poprawię i w ogóle, więc...
Mody teraz też nie działają, jak jestem na interfejsie padowym. Szkoda. W sumie nie po to je instalowałem, żeby teraz ich nie używać. I to jest takie stukanie, to mi się za bardzo wkurza. Wiecie co, nie. To jest ostatni raz, kiedy gram na padzie. No, chyba, że wam się jakoś super spodoba. Powiedzmy, graj na padzie challenge. Wtedy może jeszcze bym się zgodził na więcej, ale niekoniecznie. No i w sumie pierwszy dzień spełznął na niczym. Nie, to jest aż zbyt wkurzające, żebym dał się przekonać, nawet jeśli wam się podobało, jakoś nie wiadomo jak bardzo. Nieważne jak bardzo by wam się to podobało, no, chyba naprawdę nie znajdzie się niczego, nic takiego co by. Czyli, że nie można nawozić ponownie. No, zawsze mi się wydawało, że można było. Poza tym wkurzającym odgłosami, to muszę przyznać, że nawet dobrze interfejs jest zrobiony. Sterowania dalej nie ogarniam. Tego, dlaczego to stuka, kiedy cokolwiek wciskam? Nie, to naprawdę jakoś kiepsko zrobione. Ale dobra, mamy prawdziwą łódkę, więc jeśli uda mi się otworzyć mapę. Nie, dobra, wiecie co, ja już naprawdę odłączę, spróbuję nawet na tym interfejsie padowym grać. Nie wiecie co, tutaj może nawet popłyniemy. Chyba pierwsza wyspa, przy okazji jest tutaj trochę rzeczy, które mogą się przydać, typu trawa. Nie. Czyli jednak nie. Dobra, ja już to robię po prostu. Nie wytrzymam po prostu dłużej na tym padzie. Zazwyczaj preferuję pady nawet. Osobiście do grania w różne gry tak nie w Donsterwie, nie. Tutaj klawiatura i myszka podstawą. Miejmy nadzieję tylko, że wstał w dobrym momencie w sumie. No i to jest ten Donster, którego ja znam. Gdzieś jeszcze chyba coś było takiego dosyć istotnego. Nie. Ja w ogóle gdzieś tam jakiś piasku, ale w ogóle gdzieś stawiałem. Dobra. Więc idziemy na tą prawdziwą łódkę. Ojej, jak to przyjemnie szybko pływa. No i nasz dzisiejszy cel w sumie to w tym momencie już jest po prostu nazbierać więcej wodnych chwastów, kwiatków na w sumie wianek, ewentualnie jakieś tam inne rzeczy. No i oczywiście przeżyć. No i tak jeszcze a propos wszystkiego, jak zwykle zapomniałem wziąć ze sobą czegokolwiek, co by mogło się przydać. A przez cokolwiek, co mogłoby się przydać, mam na myśli młotka, który nawet nie wiem, czy mam zrobionego. A jeśli mam zrobionego, to nie wiem, gdzie on leży. No i oczywiście drewnianej koszuli nie zrobiłem. Sobie można było tu zamontować te rzeczy, które znalazłem ostatnio, typu jakąś armatę czy coś. Ja jakoś przeżyję. Chociaż wiecie co, to jest chyba ryzykowne, żebym pływał tutaj pod prąd. I w sumie też zapomniałem znowu wspomnieć, że nie sprawdziłem, jak to wygląda z tymi porami, jak się nazywa ta pora, którą mam teraz. I rzecz jasna, kiedy ona się kończy, jaka jest następna. Ja pamiętam, że następna to jest chyba, jeśli teraz będzie wieczne, to tam będzie deszczowa, czy tam na odwrót. Jest, nie pamiętam po prostu kolejności, ale ostatnia to jest najgorsza, wulkaniczna, na którą nie jesteśmy gotowi i chyba nigdy nie będziemy. Chociaż, gdzie to jest? Boat Torch. Jestem The Turning Fire. Właśnie to będzie nam potrzebne. Bez tego nie ma szans przeżyć. Po prostu temperatury byłyby tam tak wysokie, że no. Pożar byłby na porządku dziennym i to taki
takie pożary wszystkiego dosłownie. Dodatkowo jeszcze erupcje wulkanu i inne rzeczy, nie? Po prostu ta pora jest najgorszą z najgorszych. Jeszcze nigdy jej nie przeżyłem. Co jednak może nic nie świadczyć, patrząc na to, że ja naprawdę nie potrafię grać w Dnie Głodu i w ogóle, no ale. Jeśli uda mi się przeżyć tutaj jako Wolfgang, no to byłoby super. Że niekoniecznie musi to być jako Wolfgang, może to być jakakolwiek postać. Tak czy jak, po prostu to będzie dla mnie wielki sukces, jeśli uda się to przeżyć. O, grzyb. Właściwie, to czemu ja opuściłem tę wyspę? No i powstała taka zła. Dużo obszarów, na których. Mam. Dobra, mam łopatę. Zbieramy kwiatów, o którym. Nawet powykopujemy te patyki, trawy i inne rzeczy. Wszystko mieć po prostu u siebie. O, jagódki. Nie, jagódek już dużo nazbierałem. Więcej krzaków jagodowych nie potrzeba. To przydałby się piorunochron. Mam 12, nie, mam 10. Jeszcze tylko dwa kwiatki będę mógł. No proszę, gra mnie posłuchała. Będę mógł znowu się bawić w. No. W czapkę z kwiatków. Spotkami chyba nie było jakichś wielkich problemów, ale tak czy jak wezmę tak ze 4 sadzonki. Nie więcej, jednak. Z tego co kojarzę, tam nie było aż takich problemów, jak się powtarzam zresztą. Dobra. I dobra, ostatnia sadzonka. No i teraz to, co jest bardziej pożądane, czyli trawa. Ciągle mi jej brakuje i w ogóle. Więc jak nic, jest to dobra inwestycja, żeby przenieść trawę z innych wysp na moją. Chociaż. Nie wiem, czy tak wyrobię z tym wszystkim, patrząc na cały kształt. No. Tego już trzeba będzie teraz to potem nawozić i w ogóle. Chociaż powinienem sobie poradzić. W ostateczności będziemy gotować patyki w garnku, żeby dostawać ten Wet Goop, który potem będziemy. Właśnie na ziemi, żeby sobie zgniło, i potem tą zgnilizną będziemy nawozić, więc ewentualnie będziemy patyki zamieniać na trawę. Prawda, w skali 4 do 1. Tak mniej więcej, no ale. Tak czy siak, jest to w moim odczuciu opłacalna inwestycja. I ile? 9 traw, dobra, powinno wystarczyć. Mam kilof? Mam. Skoro mam kilof, to jeszcze spróbujemy młotek sknocić, może uda się nawet. Porozbijać te wszystkie te elementy. Powiedz pan, tam było tutaj coś cennego. Na pewno nie chodziło o to. Te. Może jednak się myliłem. Co do kwestii cenności. Dobra, jednak się nie myliłem. Nieźle. Mamy klej do łódek. I mam materiał na ognisko, czy. O, nawet mam. Brałem ja po prostu. A, dobra, już pamiętam, czemu wyszedłem. Uciekłem z tej wyspy. Wąże. A tam, gdzie zwykłe wąże, tam i trujące wąże. Gdzie trujące wąże, tak mo tam moja śmierć. Tak więc, no. Chyba wszystko w temacie, jeśli chodzi o tą wyspę. Dlaczego z niej zrezygnowałem, i takie tam. Tak bardziej sam siebie się zastanawiałem, więc. Znaczy, żadnego tematu na ten temat nie było, więc. Dobra, już zacząłem. Nie wiem, jak to skomentować. Puszka sardynek, czy coś tam. A chyba to im cieka bardziej. Ale tak czy jak. Puszka sardynek o podobnych rzeczy. Balfin Free, czemu Balbhin? Nie wiem, jak to czytać. Balbhin Fre. Tak po polokowemu to przeczytać można. I że bez zawartości tych delfinków, które widzieliśmy na innych zapisach. Teraz tylko w sumie zostało przeczekać. I. Ciekawe, na co są takie papiery.
Pisze, że do opakowywania czegoś, ale ja się nie znam, więc. Z tego co rozumiem, można wsadzić sobie korałowce własne. Ciekawe tylko, jakie są wymogi, żeby zrobić tam to coś, co jest potrzebne do posadzenia. W ogóle, jak to się nazywało? Larwa koralu. Koralowca. No nie wiem, jak to zdobyć. No cóż, to chyba tyle w temacie. Jezu, co on tym dzisiaj? To chyba tyle w temacie. Tym przydałoby się wrócić do bazy i zapewnić sobie wędkę. Byśmy trochę ryb przynajmniej naławili. Ale najpierw to będziemy musieli wrócić. A jak wrócimy, to. Mogę spróbować zahaczyć o te tereny, albo popłynąć już z powrotem do bazy i nie przejmować się niczym. To chyba będzie lepszym wyborem, patrząc na mój stan zdrowia i życia. Był zapis, a jeszcze nie ma dnia? Aż takie trochę magiczne się to wydaje. Pies zaczął śpiewać. Wybaczcie mi to. Ej, cóż, moje życie. To może ci nie tyle, co moje życie, to moje warunki domowe nigdy nie będą chyba normalne. Śpiewający pies. Rodzice włożący na prawie każdy odcinek. Dobra, no to płyniemy przy okazji, zahaczając może te niższe obszary. Można tu patyk na muszelki wstawić. Wodny chwast. Jest, powiedzmy, interesująco. Naprawdę widzę szansę na przetrwanie dłuższego czasu. Dziś tylko ogarniemy moje braki żywnościowe. Które bądź co bądź są olbrzymie. Patrząc na to, że ciągle chodzę na minimalnym nasyceniu. Też może to jest sposób na to, jak grać w Wolfgangiem. Mieć ciągle minimalne nasycenie, tylko kiedy trzeba to żreć więcej, że tak to powiem, mniej kulturalnie. A nie, że prawdę powiedziałem. Kulturalnie. Tak, chyba dobrze. Bo nie wiem, czy już wspominałem, ale. Kulturalnie to jest. O! To się nazywa fart. To jest jedno ze słów, których. Nie potrafię do końca prawidłowo zawsze wymówić. No i już musiałem zaliczyć chociaż tam jedną falę. Jezu, nie. Czemu ja w ogóle to mam włączone? Dobra, chyba teraz tutaj, tak mniej więcej w ten sposób. O, kolejna rafa koralowa. Nieźle, nieźle. Naprawdę mam ich dużo. Jak ten taki mały obszar. Przy okazji może zobaczmy, co jest potrzebne do Sealab. Z niej byśmy chyba nawet byli w stanie to zaraz postawić. Dobry pomysł. O. Skunksu płaszczki. Miałem farta, że w sumie mnie nie zauważyły. Prawda, kosztem trochę zdrowia łódki, no ale. Roe to chyba był właśnie ten. Albo ikra to oznaczało, albo. Kawior. Co w sumie oznacza to samo, tylko że jedno to jest tak bardziej w kontekście do jedzenia, a drugie jest bardziej w kontekście ryby jajo. Patrzcie, jaki fajny znaczek tu postawił. Więc chyba się udało, nawet lepiej niż się spodziewałem. Jakieś nowe pomysły? Czy co? Gold Torch. Nie. Fishing Rod. Tak, to na pewno konstruujemy. No i zaczynamy wszystko prawdopodobnie od starych, dobrych pulpocików. Dobra. I chyba brakowało mi jeszcze właśnie jednej rzeczy takiej istotnej, tylko nie pamiętam, co chciałem tutaj postawić. A nam tylko, że to było coś naprawdę ważnego. Za Chiny ludowe, czy tam cokolwiek innego tego typu, nie jestem w stanie sobie przypomnieć co. Więc teraz pora porozstawiać trawę, oczywiście w najbardziej chaotyczny sposób, jaki się da. No,
Zarazem nawieziemy i sobie przypomnę, co to było takiego ważnego, co chciałem zbudować, to zbudujemy. Wow. Na wskaźniku widzę, że nawet chyba udało się wyciszyć myszkę. Przynajmniej jak nic nie mówię. Oczywiście, żeby nie było, jak mówię, to też staram się ją wyciszyć, tylko że to już jest post-processing itd., itd. Tamto mam bardziej ograniczone możliwości ze względu na moją sytuację finansową i na to, że muszę posiłkować się programami, które są darmowe. Właśnie, monety. Trzeba je przerobić na złoto. No nawet nie wiem, po co to robię, ale... No. Dobra, teraz to jest potrzebne na lodów. Nie wiem, czemu, ale kojarzyło mi się, że potrzeba więcej materiałów. Nie, w takim wypadku to dawaj, to bierzemy lodówkę. Co nam szkodzi? Będziemy mieli świeższą żywność. I w sumie sobie przypomniałem, co chciałem postawić. Niech to będzie gdzieś. Ojej. Wszędzie jest zbyt gęsto postawione rzeczy. O, było gdzieś czyli zielone. O, jest. Niech będzie tutaj. Dobra. No i ostatnia rzecz, czyli lodówka. Ja oczywiście postawimy mniej więcej blisko garnka. I mamy już chyba nawet dobre miejsce na przechowywanie żywności, którą chcemy zachować na później. Co byśmy uświadomili, że nie mam żadnego drewna. No, a dyskami będziemy w piecu palić. I w ogóle daj mi zastanawiać, co jest w tym wszystkim. A w środku... A. I w tej puszce po prostu była wiecznie świeża ryba. Mogą mnie marnować w sumie. Chyba jest dobrze. Nie, niektóre jego przemyślenia naprawdę są interesujące. A nie ma co się dziwić, on no, chyba do najbardziej inteligentnych ludzi nie należy. W ten sposób, jaki go przedstawiałem tutaj. Dobra. I jeszcze może spróbujmy coś innego tutaj przyrządzić, chociaż... Prawdopodobnie nieważne jak będę to dawał, zawsze wyjdzie Ratatouille. Nie. Tak więc, no... Ja dziękuję. Następnego dnia. Chociaż następnego dnia chyba już nie będzie, patrząc na czas. Daliśmy 14 i 14, 16, 17. Tak, to już chyba będzie koniec. Tak. To już jest koniec na dzisiejszy dzień. Więc mam nadzieję, że wam się podobało, oczywiście, no. I w sumie tą noc już przeczekam sobie samemu i tak dalej, więc no. Wracając już do standardowych fanbook, jak to mówiłem przed chwilą. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku z Don't Starve Shipwrecked. No to cóż, hej.